Obiektywny jedyny w tym teście to jest obiektyw. a co powinien to lajkować, jakbyś wystawił do internetu taki sucharek. Siemanko, witajcie na kanale Git, z wami Doman. I Burzyk, cześć. Kupiliśmy mega tani smartfon z AliExpress, a konkretnie UMI Digi A9. Sprawdźmy, co potrafi. Zawsze, gdy zamawiamy smartfon z Chin, zwłaszcza ten z niższej półki, no możemy nastawiać się na pewne zagrożenia. Mianowicie to, że nie mamy pewności, czy będą działały moduły komunikacyjne, mimo że w aukcjach zawsze jest zaznaczone International, UE, EU, wszystko powinno funkcjonować, a po drugie nie wiadomo, jak będzie z gwarancją. Tego drugiego nie sprawdzimy, to pierwsze sprawdziliśmy. Już teraz mogę powiedzieć i zdradzić, że działa to bez najmniejszych problemów. Skupmy się najpierw na tym, co w zestawie. Mamy tutaj na szczęście ładowarkę, która dostosowana jest do naszych kontaktów, ładowarkę z oddzielnym czerwonym przewodem. Jest to smartfon na USB-C, więc też taki przewód tutaj jest. Nie mamy takiego typowego, szybkiego ładowania, ale mam wrażenie, że nawet nieźle to wypada, patrząc na standardy może smartfonów sprzed 2-3 lat, a nie patrząc na takie szybkie quick charge, jak teraz mamy, że możemy mega szybko, no w godzinkę czy dwie go nie naładujemy, nie ma nawet takiej możliwości, bo 5V, 2A tutaj ładowarka się znalazła. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze, no to mamy silikonowe etui. Może się przydać, chociaż plecki są z tworzywa, więc nie powinny się tak rysować i niszczyć jak szklane, gdzie to wszystko będzie widać. Mamy też kluczyk do otwierania tacki na dual SIM i microSD, żeby sobie jeszcze pamięć rozszerzyć. No i dodatkowo jeszcze trochę papierologii. No i to wszystko. Skupmy się na wyglądzie. Panie Danielu, weź go w dłoń i powiedz, jak leży, jak trzyma się go. Wygodnie się trzyma? Tak, jest dość wysoki, ale nie za szeroki i też nie jest zbyt gruby. Jest całkiem smukły. Dokładnie. Proporcje ekranu 29, więc dlatego jest długi. 20 do 9. A poza tym, jeżeli chodzi o wymiary, 164 na 77 na 9,4 mm, waży 204 gramy, a ten ekran to 6,5 cala. I trzeba przyznać, że jest dobrze wyważony i nieźle skonstruowany. Tak, nieźle leży w dłoni, to prawda. I myślałem, że będę miał większy problem jakiś z wygodnym trzymaniem. No, natomiast nie, jest chyba lekki jakoś. Nie wiem, jak to jest zrobione, ale wydaje się być po prostu lekki, dzięki czemu ta ręka moja się jakoś za specjalnie nie męczy trzymając go, a do tego krawędzie są naprawdę dobrze jakoś wyprofilowane. Po pierwsze są zaoblone całkiem przyjemnie, lewa i prawa, a górna i dolna są tak jakoś śmiesznie sprasowane, tak jakby spłaszczone, ale wygląda to super i tak szczerze to mogły być tak wszystkie krawędzie, bo bardzo to do mnie trafiło. No i na krawędziach też mamy sporo, wszystko. Tak, to będziemy omawiać materiały, a w międzyczasie to, co na krawędziach, może zacznijmy od góry. Tutaj mamy gniazdo jack, fajnie, że jest, nie musimy żadnych przejściówek i nic tutaj już tak naprawdę nie ma, więc idziemy na dół. Tutaj mamy mikrofon, mamy głośnik, mono, no taki, słuchajcie, do dzwonków bardziej, nie po to, żeby słuchać muzykę, i mamy USB-C, OTG też wspiera z tego, co wiem. Mamy na prawej krawędzi włącznik i przycisk regulacji głośności, dobrze wyczuwalne są pod palcami, a na przeciwległej mamy krawędzi, też przycisk, tak jak zawsze narzekaliśmy, że jest niefunkcjonalny Bixby, jakieś tam inne tego typu w Samsungach chociażby, bo oni zawsze dokładali, tak tutaj ten przycisk, słuchajcie, wywołuje nam termometr, bo jak przeniesiemy się na tylną krawędź... Jeszcze jest na tacka. A, jeszcze przepraszam, oczywiście, tak, tutaj otwieramy tackę na tej krawędzi, jak przeniesiemy się na tylną ściankę, to mamy wystający obiektyw z wystający panel z trzema obiektywami, lampą doświetlającą i, uwaga, z termometrem na podczerwień. Dlatego jest też ten przycisk na lewej krawędzi, bo on jest od razu wywołuje nam właśnie ten termometr i jak jesteśmy w tym miejscu, to od razu powiedzmy, że ten termometr no nawet działa, no nawet tą temperaturę wykrywa. Faktycznie nie było tak, że jak przyłożyliśmy do czoła, bo to najlepiej do czoła przyłożyć, to pokazywało jakieś temperatury z kosmosu, tylko faktycznie no każdy z nas się czuje raczej dobrze, żaden nie jest przeziębiony i temperatury wyszły tam w okolicach tych niespełna 36 stopni, a też jak sobie mierzyłem zwykłym termometrem, to miałem 35,8, a ten pokazał 35,9, więc temperatura była bardzo zbliżona. Oprócz tego mamy jeszcze w tylnych partiach skaner odcisków palców. Ten czujnik działa dobrze, jak jest palec tam delikatnie, nawet wilgotny, no twojego palca nie wykryje, ale jak ja przyłożę swój, o, widzisz? No. Ale chwila była. Chwila niepewności, że coś się to wydarzy, coś nie działa. Tak, ale powiem ci tak, jak już
na początku, kiedy nie pamiętam kto pierwszy, czy to Samsungi, czy iPhony, czy Huawei, nie ma znaczenia, wprowadziły tą wyspę na aparaty, to strasznie mi się to nie podobało. A teraz już jakoś tak oko do tego przywykło, że wcale to tego telefonu nie szpeci. No nie, owszem, nie ten jest... szpeci. No ten jest fatalny. Mówimy tutaj oczywiście o Xiaomi. No ten jest fatalny, ale tu jest to zrobione ładnie, aczkolwiek to tak jakby były trochę atrapy, a nie aparaty, bo one nic w zasadzie nie poprawiają, ale do tego jeszcze dojdziemy, za to wizualnie to wygląda naprawdę nieźle. Tak mógłbym mieć w smartfonie. Jakby się oczami kupowało ten smartfon, to on zasługuje na zainteresowanie. Mhm, zdecydowanie. Ma taką fajną fakturę z tyłu, jak odcisków palców na skórek, ale... może dzięki temu faktycznie będzie się mniej brudził, mniej rysował. Naprawdę wygląda dużo lepiej niż te 400 zł niecałe, za które za niego zapłaciliśmy. 382 dokładnie. Pamiętaj, Januszowy nos nie pozwoli. I przesyłka za gratis. No to standard w Chińczykach. No szybki shipping, niska cena. Panie, co więcej potrzeba? No. Mm. Budowę tego urządzenia, wygodę użytkowania oceniamy zdecydowanie na plus i muszę Wam powiedzieć, że mimo niskiej rozdzielczości całkiem pozytywnie oceniamy też wyświetlacz. Co tam czynisz? No tak sobie patrzę, jak leży w uchu. Jak w uchu? No przy uchu. Gdzie to jest niska rozdzielczość? Myślę, że nie jest taka niska chyba. HD plus. To nie jest taka niska, panie, kurwa. 1600x720. No. To taka niska? No kurwa, no standard to w HD jest, nie? Przynajmniej. No jak tu jest HD+. Plus? No to. HD+, plus, bo jest rozciągnięty, no. Jezus Maria. Wyświetlacz z rozdzielczością HD+, plus, czyli 1600x720 pikseli, nie jest to jakaś mega wysoka rozdzielczość, a wbrew pozorom, ładnie wygląda to, co jest tutaj wyświetlane. Jeżeli chodzi o kolorki, jeżeli chodzi o kąty widzenia, jeżeli chodzi nawet o tą rozdzielczość, to nie przyczepimy się do tego, że nie wiem, jakieś ikony są poszarpane, że no, piksele widać, bo nie widać. Nie, to prawda. Myślę, że to jest w zupełności wystarczające dla większości użytkowników. Większe rozdzielczości, te już naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szczegółowe, to są po prostu wysysacze baterii. One są fajne do odtwarzania multimediów, jakichś filmów z Netflixa czy czegokolwiek, ale do samej pracy w systemie uważam, że są zbędne i tego typu rozdzielczość jest w zupełności wystarczająca. Zazwyczaj w podobnych konstrukcjach, jak chociażby, nie wiem, w Xiaomi, które też w tej chwili testuje, no już tutaj mamy Full HD+, czyli ta rozdzielczość jest dużo, dużo wyższa, co zresztą, no wiadomo, że gołym okiem da się zauważyć, ale gołym okiem bardziej niż rozdzielczość, da się zauważyć płynność, bo no widać, że to jest no, przede wszystkim 60 Hz. 60 Hz odświeżanie. To tam powiedzmy, że jest mały problem, ale czasami jednak troszeczkę gdzieś tam te animacje się przytną. No delikatnie, ale myślę, że to jest w zupełności wybaczalne. To już jest akurat kwestia podzespołów, które zostały też tutaj zainstalowane, ale jeszcze odnośnie samego ekranu dodajmy, że mamy tutaj 269 ppi zagęszczenie. Multidotyk działa bez najmniejszego problemu z jakimiś tam drobnymi przycięciami, ale to wiadomo, że kwestie wydajnościowe są. Ale też trzeba powiedzieć, że nie mamy tutaj żadnej potwierdzonej odporności Gorilla Glass. Dlatego jednak no, warto mieć tą szybkę jakąś tutaj naklejoną, dodatkową, może ta domyślna, która była w zestawie, potem sobie może wymienić na jakieś hartowane szkło, żeby nam się po prostu ten ekran nie zniszczył. I w droższych smartfonach też, nawet jak mamy Gorilla Glassy, one pękają podobno niemiłosiernie. No generalnie smartfony mają to do siebie, że jak upadnie niefortunnie na kamyczek, nawet jakiś malutki, to pajęczynka może się od razu zrobić, no i nie będzie działać po prostu. No i po co nam to? Po co nam to? Ale ta bezramkowa konstrukcja sprawia, że bardzo przyjemnie się patrzy na ten ekran. W sensie nie ma takiego wrażenia, że te ramki są jakieś grube, że gdzieś... Takie trochę jak w moim iPhone'ie. One niby nie są za grube, ale widać dookoła jednak mocną obramówkę. Też delikatne oczko na aparat na górze, ale nie przeszkadza absolutnie, nie zabiera też dużo miejsca. I maksymalna jasność w takich warunkach dziennych jest w zupełności wystarczająca. No w pełnym słońcu wiadomo, że to już będzie mało i wtedy no nie za dużo będzie na tym smartfonie widać, ale też jakoś tam. Tak, ale w nocy też nie radzi, to Wam powiem, że ta minimalna jasność też jest naprawdę, naprawdę okej. Jak tam gdzieś, tak, jak patrzymy już przy zgaszonym świetle, nie wiem, jeszcze godzinka dla TikToka przed snem, no to wtedy ewentualnie możemy sobie... No i też oczywiście mamy tutaj automatyczne podświetlenie. No, czujnik wykrywa, co się dzieje w otoczeniu. Czego mnie tu zaglądasz? Jest jedna rzecz, do której warto żyć. Android 11 zainstalowany w tym moim MIDI. I nie zmienia się nic. To jest ciekawostka, słuchajcie, że mamy smartfon tak tani, a jednak UMIDIGI zainstalowało tutaj Androida 11. Gołego Androida, bez żadnej systemowej nakładki, co znaczy, że będzie to stosunkowo system lekki i może dzięki temu też dobrze funkcjonuje na tym smartfonie, bo nie jest przeładowany. Na starcie tak naprawdę żadne aplikacje nam się nie instalują, tylko te domyślne googlowskie. No i mamy Google'a przede wszystkim.
też nie musimy się gdzieś to jakoś kombinować z innymi aplikacjami, gdzieś tam w systemie doinstalowywać dziwnych aplikacji, które nie zawsze będą działać. Ale zanim jeszcze o tym systemie, to słów kilka o podzespołach, bo no muszę przyznać, że jak na budżetowca są to całkiem przystępne podzespoły. Mamy tutaj procesor MediaTek Helio G25, mamy też GPU Power VR 8320, 3 GB RAM-u i 64 GB przestrzeni dyskowej. Możemy sobie rozszerzyć dzięki microSD do 256 jeszcze dodatkowo. Tak szczerze, to te podzespoły w zupełności wystarczają, żeby ten smartfon nas nie irytował bardzo, podczas pracy. Tak, bardzo fajnie chodzi przy poruszaniu się w systemie. Poza takimi drobnymi przycięciami animacji, które no tam wiadomo mogą wystąpić, to chodzi to płynnie. Wiadomo, że uruchomienie zbyt wielu aplikacji no zamuli troszeczkę te 3 GB RAM-u, ale tym bardziej na Androidzie. Mm. Ale kurde, cały czas podkreślam, w tej cenie bomba. W kwestii modułów komunikacyjnych jest coś, czego mi bardzo brakuje, czego nie ma też w UMIDIGI A9 Pro, a mianowicie nie ma NFC. I niestety w dzisiejszych czasach, kiedy korzystamy z tych płatności zbliżeniowych, coraz częściej korzystamy generalnie z płatności zbliżeniowych i z innych usług, do których jest NFC wykorzystywane, no jest to jednak duży brak. Oj nie, no oczywiście, ja już sobie teraz życia bez NFC nie wyobrażam, a jeszcze zanim zacząłem jakby regularnie go używać, to uważałem, że jest kompletnie zbędne, że jest do niczego niepotrzebne, a teraz nie. Ja w życiu NFC na Xiaomi nie włączyłem. No właśnie, więc widać, że kto jest odbiorcą takiego urządzenia, pan Adson, który z NFC w ogóle nie korzysta. Dlatego dla kogoś może to nie być żaden brak, no bo... No oczywiście. My akurat... Adson się boi płatności. Bez dokładnie, ale słuchajcie, nie mamy NFC, natomiast mamy Wi-Fi 2, 4 i 5 giga, więc bez problemu też tutaj to Wi-Fi będzie działać. Co prawda, w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, jak spojrzymy sobie na zasięg kresek bezpośrednio 1 do 1 z Xiaomi Mi 10 T Pro, no to na Xiaomi mamy 4 kreski na 5. Tu jest jedna. No tu jest jedna, nie? Więc, 4. No, więc widać, że... No słaba antena jakaś. No, że antena jest dużo słabsza niż w tym Xiaomi, mimo że mamy ABG AC, no ale działa to Wi-Fi też, słuchajcie, no nie było żadnego problemu, żeby gdzieś te prędkości... To samo tyczy się LTE. Wiadomo, że ten moduł, który został zainstalowany w tym UMIDIGI A9 nie będzie nam pozwalał na osiąganie jakichś no, prędkości takich, że będzie to dorównywać droższym smartfonom i co tam kombinujesz, panie Danielu? Gadaj sobie, co się interesujesz. Jakieś pomiary tam widzę, próbujesz zrobić, ale też warto dodać, że mamy Bluetootha 5.0 tutaj. Już w przypadku połączenia z jakimiś różnymi urządzeniami nie trafiłeś. Przecież masz ten przycisk tutaj właśnie do tego pomiaru. Kontynuuj, po co się interesujesz? Ja się zastanawiam, co robisz. No ćwiczę pisanie SMS-ów, patrzę, jak wychodzi. Zaintrygowałeś. Daniel Olbrych z kimś zaproponował. Zaintrygowałeś mnie. Bo ja w życiu nie dojdę do tego Bluetootha 5.0, co powiedziałem, że dobrze działa. To powiedziałem już, że dobrze działa Bluetooth 5.0, więc nie będę się na tym skupiał. GPS też działa nieźle. Przez chwilę nawigowałem i no, udało mi się do celu dotrzeć. Nie zgubił się ten GPS. Poza tym mamy tutaj no, wszelkie no, czujniki, które są potrzebne do takiej pracy, a raczej może do jakiejś rozrywki, jak nie wiem, żyroskop i inne tego typu. Mamy też radio FM. Coraz rzadziej się pojawia radio FM w ogóle w smartfonach, ale nie mamy słuchawek w zestawie. Więc trochę tak dziwnie, że mamy radio FM, a nie mamy słuchawek w zestawie, które by nam pozwoliły antenkę tutaj przedłużyć, żeby można było sobie jakieś radyjko posłuchać, bo jak tylko tak podepniemy, będziemy chcieli radio FM włączyć, no to niestety nam nie złapie. No i co? A i co? Bardzo wygodnie się pisze na tym smartfonie, muszę przyznać. Napisałem sobie taki nieco dłuższy tekst i ani jednego błędu. No ta domyślna klawiaturka googlowska. Ale to znaczy, że jest wyświetlacz też precyzyjny, ma te jakieś punkty nacisku dość dobrze zrobione, bo... Precyzyjnie jest, tak. Czasami mi się zdarza tak, że piszę sobie gdzieś jakieś tam te i nie trafiam w przyciski tak, jak powinienem, a tutaj wszystko... Bo masz za małe urządzenie domyślne. Teraz już masz większe. Za małe urządzenie domyślne. Znalazł receptę na moje problemy. Masz za małe urządzenie domyślne. Daj, bo tylko mi nie kłamić powie o tym telefonie, bo kurwa... 3/4 czasu to odmówi, że prawie niż ty. A już jest wszystko powiedziane. Jeszcze może o akumulatorze powiedzmy. No, chętnie. 5150 mAh. Tak, jest napisane, że wytrzyma do 17.50. No i powiem ci, że faktycznie taki jeden dzień użytkowania
nie do końca mega intensywnego. O, bo jak będziemy chcieli tak mega, mega intensywnie działać, no to niestety od rana do wieczora nam nie wytrzyma, mimo że mamy całkiem spory tutaj akumulator. No to jest niestety właśnie optymalizacja. Do 17.50 to wyliczę na podstawie tego, że teraz cały czas my coś bardzo dużo rzeczy robimy, tak. I jeszcze maksymalną jasność i tak dalej oczywiście, no ale to... Standardowo, bateria standardowo. Jeśli smartfon wytrzyma od rana do wieczora, no to trzeba to uznać po prostu za normalne działanie, bo wieczorem sobie można doładować, czy rano. No niestety, ale te smartfony, które trzymają dłużej niż jedną dobę, to są raczej już bardzo chwalone za to. Standardem jest jeden dzień. Smutne, ale prawdziwe. No już wszystko smukły jest na to też. I tak jest duża bateria, jak na to, jak jest to smukły smartfon. Ta wystająca wysepka z aparatami na tylnym panelu, z obiektywami raczej, to 13,8 i 2 megapiksele, czyli teoretycznie, no wygląda na to, że też całkiem zaawansowana technologia została tutaj zastosowana, a ten frontalny, którego używa Burzyk, to też 13 megapikseli. I powiem Wam szczerze, lepsze zdjęcia robi frontalny aparat niż główny. No być może, natomiast to, co ja zauważyłem, to ta aplikacja aparatu chodzi potwornie wolno. To jest chyba najwolniejszy element całego ekosystemu. Zgadzam się. Samo łapanie ostrości widać, że trwa dość długo i też szybko aparat gubi ostrość z danego punktu. A co gorsze, przełączanie się z jednego trybu na drugi, odwracanie obiektywów, no to jest potwornie wolne. No tutaj brakuje jednak jakiejś mocy obliczeniowej chyba. Brakuje, to widać właśnie w tej aplikacji, która jest teoretycznie lekka, ale słuchajcie, trzy obiektywy, co sprawia, że mamy jeden główny, drugi do szerokiego kadru, trzeci gdzieś tam do jakiejś głębi, żeby łapać tutaj mocniej ostrość. No faktycznie, no może jak się tam idealnie ustawi, no to da się takie zdjęcie zrobić, ale prawda jest taka, że ten główny aparat i nawet sztuczna inteligencja, która go wspiera, no nie nastawiajcie się, że te zdjęcia będą jak z dużo droższych smartfonów. No niestety, ale brakuje im szczegółowości, czasami może brakować ostrości na niektórych elementach. Kolory są nawet ok, ale też, no, też nie jest to jakaś mega fotograficzna jakość. Filmy, które tutaj rejestrujemy, teoretycznie w 1080p i chyba 30 klatkach. Dla mnie no, to nie ma 30. To takie nie do końca 30 klatek właśnie jest. No ale jest funkcja rejestrowania wideo. Jest. Jakiś tam autofokus jest, ale też tak powolny. Tak, no to akurat aplikacja najbardziej odczuwa tutaj te budżetowe podzespoły aplikacji aparatu. No mimo to zdjęcia można robić, no w lepszym, gorszym świetle jako tako wychodzą. No myślę, że dla osoby, która kupuje urządzenie w tej cenie, no to chce po prostu, żeby zdjęcia jakieś tam można było zrobić. Ale naprawdę powiem Wam, że jak na dzisiejsze standardy, to nieźle sobie radzi, mimo powolności, ten frontalny aparat. Bo tutaj jestem zadowolony z jakości zdjęcia akurat, jeżeli chodzi o front. Wiadomo, że tam w tej aplikacji jeszcze mamy jakieś możliwości ustawienia szerokiego, wąskiego kadru, upiększenia siebie, czy nawet upiększenia na tym głównym aparacie, czy upiększenia... Jak mi szczękę rozciąga. No to jest upiększenie. Opatrz, tu ci zwęża. Zwęża ci, zobacz, jak jesteś smukły. No ja nie chcę, aż nie facet ma mieć szeroką szczękę. Ale tutaj akurat w tej sekcji aż tak nie zamula, gdzie chcesz trochę upiększyć, ale tak jak mówisz, no komu tu ufać? Tu jeszcze filtry w UmiDigi, potem filtry w Instagramie i się robisz przystojny. Się robi jak Henry Cavill. No nie, aż tak szerokiej szczęki nie masz. Aż tak szerokiej szczęki to nie masz. Zmierzamy w złym kierunku. Zakończ już ten temat. Zakończam właśnie te sekcje. Ja już tam, że cały test. No i co? Nic obiektywnego, nic... No. Obiektywny jedyny w tym teście to jest obiektyw. A co powinien to polajkować, jakbyś wystawił na internetu taki sucharek. Uzupełniając jeszcze kwestię wydajności, warto powiedzieć, że oprócz tego naprawdę płynnego chodzenia w codziennym zastosowaniu, dobrze radzą sobie też tutaj gry, bo nawet te 3D, które będziemy instalować, da się po prostu pograć, tylko trzeba się nastawić, że trochę będziemy czekać, aż się dana gra czy aplikacja wczyta. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem gier na smartfony, ale jak ktoś, nie wiem, będzie jakieś te mniej lub bardziej popularne instalował, to też pogra, a już w tym zastosowaniu codziennym, nie wiem, Facebooki, Twittery, Messenger, czy ogólnie korzystanie takie codzienne, no tutaj ten smartfon też, no jak nawet trochę musi pomyśleć, to nie myśli tak długo, żeby nas wkurzyć, żebyśmy chcieli go gdzieś tam w ogóle wyrzucić. Jest też dostępna wersja Pro, jest dostępna wersja Max. Wersja Pro jest o tyle lepsza, że najdroższa też znacznie, bo chyba dwa razy tam cena idzie do góry. Mamy ekran Full HD, mamy trochę więcej RAMu, trochę więcej przestrzeni dyskowej, trochę pewnie tam są też lepsze aparaty, ale nie będziemy teraz do wersji Pro porównywać, bo my
pokazaliśmy Wam UMIDIGI A9, czyli smartfon za 382 zł z AliExpress, ale wiem, że też w tych Bangulach i innych sklepach za. A ile w Polsce by kosztował? No to dobre pytanie, zaraz zobaczymy. Ale nie widzę takiej jakiejś regularnej sprzedaży A9 w ogóle w Polsce, żeby dało się kupić. Raczej są to takie właśnie, jak są gdzieś aukcje internetowe, to od razu zaznaczają, że trzeba czekać tyle i tyle dni, czyli po prostu w Twoim imieniu zamawiają pewnie z AliExpress. Potępiam także, takie to zachowanie. Ja też potępiam, lepiej sobie bezpośrednio zamówić i mieć. No w każdym razie, jeżeli chcecie kupić takiego UMIDIGI, jeżeli Wam się ten smartfon spodobał, zainteresował, naszym zdaniem jest to propozycja bardzo dobra. Jeżeli szukacie budżetowego smartfona, nie chcecie wydać dużo, chcecie urządzenie, które będzie działać, które spełni te swoje najważniejsze funkcje komunikacyjne, rozrywkowe, no to myślę, że można o tym UMIDIGI pomyśleć, ale wtedy no, najlepiej sobie to zamówić z AliExpress. Przychodzi, działa, funkcjonuje, jak będzie z gwarancją, nie wiemy. Ale mi się ten smartfon bardzo spodobał i jeszcze dodatkowo ma te funkcje mierzenia temperaturki w czasach covidowych zwłaszcza, pod przyciskiem jeszcze zrobione. No w miarę to działa, wiadomo, że to jest takie orientacyjne bardziej, ale jest. Panie Danielu, opinia, analiza, szybkie trzy słowa na temat tego urządzenia na koniec. 360 zł bym go kupił. 380, już nie kupił już? Też bym kupił. Tylko wolałbym, żeby był w Polsce. Ja też bym wolał. Bo ja nie lubię się męczyć potem z jakimiś gwarancjami, chociaż nigdy jeszcze żadnego sprzętu na gwarancję ja nie oddałem, ale zawsze ja o tym nie. mówię. Zawsze o tym mówię. Ja też nigdy jeszcze żadnego sprzętu na gwarancję nie oddałem. No ale gdyby akurat UMIDIGI, a to jest możliwe, coś się z nim stało, to chciałbym go odesłać w Polsce i dostać nowy albo dostać naprawiony. A takiej możliwości nie będziesz miał tutaj niestety. No. Mimo to kawał świetnego urządzenia. W tej cenie zwłaszcza. Dałeś mi całusa. Tak. Mam moją rekomendację. Adson jest zarzędowany. Czy już? To jest koniec sekcji? To jest koniec. To jest koniec, możemy zakończyć test. Testu? Testu. I się żegnamy teraz. Burzyk. Doman. I UMIDIGI A9. Który życie umilici. Smartfon za 380 zł oby, bo jak nie, to nie. Nie, bo jak nie, to nie. Wiadomo, że jakaś tam jest konkurencja Samsungowo, Xiaomi już... Samsungowo to nie ma konkurencji. Widziałem za 499. Samsungi jakiegoś się Samsung. Nie nadają. O, widzisz, no. Więc kupujcie UMIDIGI. 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 Dlaczego kobiety świecą? Dlaczego? Bo mężczyźni ręką. To ja bo chyba znowu czegoś nie rozumiem. Daj mi wody. Poczekaj, Burzyk myśli. Ja pierdzielacon, weź już oczy, jak teraz w blind testach będziesz takie suchary zarzucał, to ja wychodzę. Jest git. A,